sezonie Powodzenia Kowboju tematem był bohater. Jednostka wciągnięta w wir przekraczających ją skalą wydarzeń. Oraz ironia, będąca sposobem patrzenia jednostki w oblicze sił przyrody i historii. W sezonie No Problem nadal będziemy spotykać bohaterów płynących pod prąd. Poszukując klucza do wałbrzyskiego widza, zaproponowaliśmy teatr popularny. Teatr demokratyczny, komunikatywny, nierzadko muzyczny, eksplorujący nowe formy jak taniec czy koncert. W Szaniawskim mamy na uwadze, że nawet w swych ekstremalnych poszukiwaniach teatr nie może pozostać nagle sam. W sezonie No Problem będziemy zmagać się z zamiatanymi pod dywan problemami. W rzeczywistości, w jakiej żyjemy, rodzą się pytania. Chcemy razem z Państwem rozejrzeć się po ważnych tematach i przedstawić mapę najważniejszych wyzwań, przed jakimi stajemy razem, jako mieszkańcy Starego Kontynentu. Zapraszamy na 9 premier na obu scenach. To oczywiście plany, ale obiecujemy, zrobimy wszystko, by zrobić jeszcze więcej. No Problem, czyli o problemach i bez problemu. Szaniawski w sezonie 2016-2017 wraca z nowymi pomysłami. Rozbudowany program Edu, kontynuacja sprawdzonych czytań, Czarne na Biało, Siostranki, Brak Powagi i innymi działaniami Bądź Edu, z nowym naborem do grup teatralnych, warsztatowych i z 10 miesiącami intensywnych spotkań. Festiwal Fanaberie w kryzysowej formule z Ogniem w Głowie 2, czyli międzynarodowe wydarzenie poświęcone teatrowi dla młodzieży, dziesiątki spotkań autorskich, muzyka na żywo, teatr Polska zza Polską i wyjazdy na najważniejsze polskie festiwale. Co kryje się za hasłem sezonu? No Problem. Odczytać można dwojako. We współczesnej łacinie, czyli w angielskim, oznacza bez problemu. Taki chce pozostać teatr dramatyczny. Nie stwarzamy problemów, gdzie ich nie ma. Nie istnieją dla nas bariery, które ciągle wydają się ważne w innych miejscach. Bariera między twórcami a widzami, sceną a widownią, premierą a edukacją. No Problem, czytane po polsku, sygnalizuje, że mamy problem. Zmienia się Polska i język, którym mówią do siebie Polacy. Zmienia się miasto, w którym działa teatr. Zmiana dotyka również Europę, zamarłą w obliczu globalnych wyzwań, niepewną swej kultury i tożsamości. Wiadomo, że to nie teatr naprawi świat, ale może zrobić bardzo wiele, by inspirować do zmian. 8 premier to. Tutaj jest wszystko. Na początek sezonu reżyseruje Magdalena Miklasz. O tym, czy siła wyobraźni mojego Tomasa przezwycięży potęgę strachu. Spektakl bezkompromisowy i, uwaga, jak najbardziej rodzinny. Sztuka Jasminy Rezy w reżyserii Łukasza Zaleskiego. O nas. Wnikliwe i śmieszne studium kondycji przedstawicieli nowego społeczeństwa. Pokłóćmy się tak, że umrzemy ze śmiechu. Piosenki na koniec świata już Państwo znają. Z pleneru na dużą scenę. Koniec świata może być piękny. Ostatni koncert na zgliszczach naszej melancholijnej cywilizacji. W listopadzie duży format. Moby Dick, czyli koniec demokracji w państwie wielorybów. Reżyseruje Maciej Podstawny. O cudzie demokracji i o jej kruchości. I o tym, że na pełnym morzu w obliczu starcia z największym wielorybem świata będzie za późno na opamiętanie. W zimie czeka nas strajk. Reżyseruje Przemysław Wojcieszek. Teatr szybkiego reagowania. O tym, że nie można się bać. Oraz Middlesex, czyli Jędrzej Piaskowski zaprasza na subiektywną opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca w konserwatywnym świecie. Odważny reżyser i odważny bohater skupiają wzrok na tym, co intymne. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Cezarego Tomaszewskiego. Będzie ruchem dość odważnym i dowcipnym. Dla nas to nie problem zrobić ostatni spektakl Piny Bausz. Szalony hołd dla wielkiej artystki już na wiosnę. Późną wiosną Białe Żniwa, czyli jak zarobić miliony sprzedając kokainę i nie pójść do więzienia. Zaprasza Szymon Kaczmarek o wolnym rynku, uczciwym handlu i paradoksach globalnej gospodarki, które pozwalają nam utrzymać czyste sumienie i dobre samopoczucie, a przestępcom zarabiać miliony. Na koniec dla całych rodzin
gdzie mieszkają dzikie stwory. Zaprasza Magdalena Miklasz. Wiesz, gdzie mieszkają stwory? Poszukaj ich i sprawdź, czy nadal jesteś dzieckiem. Sezon 2016-2017 w Szaniawskim. Wałbrzych? No problem. Zapraszamy.